Witam na moim kanale. Zapraszam Was na unboxing węglarek firmy Roco. Udało mi się kupić wagony, które leżakowały u jednego z kolegów w szafie. Oczywiście bardzo serdecznie go pozdrawiam. Są to węglarki typu EA NOS, budowy normalnej do transportu ładunków sypkich i skupionych w barwach PKP Cargo. No to zaczynamy. Są to trzy osobne wagony, ale o tym samym numerze katalogowym 66498, ale tutaj możemy zauważyć, że dwa wagony mają ten sam numer boczny, a trzeci wagon ma inny. Roco czasami robi takie zabiegi, wypuszcza pod jednym numerem katalogowym różne numery boczne, żeby wagony w naszym składzie się nie powtarzały. No to pora wyjąć wagon z pudełka. Za chwilę zaprezentuję Wam różnicę w numeracji wagonów. Wagony są zapakowane w wytłoczkę plastikową, owinięte folią, która ułatwia wyciąganie. I teraz tak, wagon na dole różni się od tego do góry końcówką numeru. Wagon na dole ma 76594-8, a do góry mamy 77204-3. A tak, to są identyczne wagony węglarek. I teraz obejrzymy razem jedną sztukę. Odwijam wagon z folii, wykładam go na zewnątrz i zaczynamy oglądanie. Wagon jest w barwach PKP Cargo. Wszystkie napisy naniesione są czytelnie. Jeszcze spróbuję poprawić ostrość. Jest ok. Wszystko można odczytać. Wykonanie na najwyższym poziomie. Nie mam zastrzeżeń. Prosta konstrukcja. To nie ma tu za bardzo co popsuć. Wszystko na swoim miejscu. Są to moje pierwsze węglarki. Mam nadzieję, że prędzej czy później uda się sformować cały skład węglarek. W takim stanie mogę wagony kupować, bo nie wiadomo, kiedy firma Roco wypuści następny produkt. Należy czekać na wagony. Tutaj przestrzeń ładunkowa jest pusta. Zastanowię się, czy będę robić do nich ładunek. Podwozie. Ok, wózki chodzą. Kinematyka działa. Sprzęg oczkowy będzie wymieniony na sprzęg Fleischmana i wtedy wagony będą mogły pojechać z moimi lokomotywami. Drugi wózek też chodzi, kinematyka też. Wszystko na swoim miejscu i wszystko działa. Udany zakup, jestem zadowolony. Na razie odkładam wagon do pudełka, a Was zapraszam do zapoznania się z innymi filmami na moim kanale. W opisie filmu umieszczę linki do innych unboxingów, lokomotyw czy to wagonów PKP. A na ten moment dziękuję. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie lajka,
oraz zasubskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z każdą nową produkcją na moim kanale. Tutaj jeszcze rzut oka na numerację wagonów i teraz wszystkie trzy obok siebie. Na razie i do usłyszenia.